Każdy człowiek to inna historia. Każda historia to inne wspomnienia. Niestety również i takie, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Jednak to nie takie proste, ponieważ te największe koszmary zazwyczaj zostają w naszej pamięci na zawsze. Ważne, aby z tych cennych doświadczeń wyciągnąć wnioski. Ja nazywam się Marcin Myszka, jestem autorem podcastu Kryminatorium, gdzie od lat przedstawiam sprawy kryminalne. Postanowiłem opowiedzieć prawdziwe historie z życia moich słuchaczy. To zdarzenia, które zapadły wam w pamięć i do dziś wywołują u was strach. Twoja historia także może się tutaj znaleźć. Wejdź na strachstory.pl i opisz mi swoje wspomnienia. Na nowe odcinki pierwszego sezonu Strach Story zapraszam w każdy czwartek. Słuchaj na YouTube, Spotify i wszystkich aplikacjach podcastowych. Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek pierwszy. Spotkanie na skrzyżowaniu. Historia nadesłana przez słuchacza, który chce pozostać anonimowy. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2014 roku. Miejsce akcji? Okolice Sławna. Województwo zachodniopomorskie. Miałem wtedy 32 lata. W tym czasie mieszkałem i pracowałem w jednej z nadmorskich miejscowości. W okolicy odbywała się cykliczna impreza offroadowa. Zawsze ciekawił mnie teren, na którym ten rajd się odbywał. Sam miałem wtedy samochód terenowy, Nissan Patrol, i lubiłem nim zwiedzać okolice. Tego feralnego dnia mój kolega z pracy miał około północy pierwszy raz wystąpić na scenie na plaży i grać swoją muzykę elektroniczną. Do północy było jeszcze trochę czasu, więc pomyślałem, że spotkam się z poznaną kilka miesięcy wcześniej dziewczyną z okolic Sławna. Do tej pory znaliśmy się tylko online. Rozmawialiśmy na różne tematy, nawet o moim samochodzie. Jakie ma koła, ile kosztują opony, ile pali benzyny. Ta znajomość nie miała żadnego charakteru matrymonialnego. Wiedziałem, że ona jest zajęta, a tego dnia pochwaliła mi się nawet, że jest w ciąży. Oczywiście pogratulowałem przyszłej mamie. Napisała mi, że wraca od chłopaka i może mi pokazać ciekawe miejsca do jazdy terenowej w swojej okolicy. Umówiliśmy się na 22. Trochę dziwne wydało mi się, że na miejsce spotkania zaproponowała skrzyżowanie kilkaset metrów od swojej miejscowości. Pomyślałem, że może mieszka gdzieś na obrzeżach i tak jest jej po prostu wygodniej. Była gęsta mgła, więc dość długo jechałem na spotkanie. Widoczność była bardzo słaba. Jedynie na kilka metrów. Gdy dotarłem na miejsce, nikogo tam nie było. Postanowiłem podjechać do pobliskiej miejscowości. Wysłałem tej dziewczynie wiadomość, a ponieważ nie dostałem odpowiedzi, wróciłem na skrzyżowanie. To było skrzyżowanie w kształcie litery T, otoczone lasem. Kiedy dojeżdżałem, zobaczyłem w mgle postać tuż na poboczu skrzyżowania. Zaparkowałem auto i poszedłem się przedstawić. Było ciemno, ale też bardzo ciepło. Przywitaliśmy się i wtedy ona zwróciła uwagę, że zostawiłem w samochodzie otwarte na oścież drzwi. Zasugerowała, żeby je zamknąć, bo jeszcze ktoś podjedzie i w nie uderzy w tej ciemności. Pomyślałem, że to słuszna uwaga i poszedłem do auta oddalonego kilka metrów. Kiedy szedłem w tej ciemnej głuszy, usłyszałem czyjeś kroki w lesie. Typowy chrzęst liści i suchej trawy. Coś mi podpowiedziało, żeby wsiąść do auta. Nagle ona również podeszła do mojego samochodu. W tym czasie z lasu wyszło dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich podszedł bliżej do mojej nowej znajomej i zapytał: no i co? Po tych słowach uderzył jakimś narzędziem w moją tylną szybę i ją wybił. Nie zdążyłem zamknąć drzwi i również od niego oberwałem. Kiedy udało mi się wsiąść do auta i odjeżdżałem, uderzył jeszcze raz, kilka razy w szybę po stronie kierowcy. Odjechałem w stronę najbliższej miejscowości. Byłem w szoku. Po chwili przypomniała mi się wybita szyba i ogarnęła mnie złość. Nagle poczułem dziwną wilgoć na moim boku. Zatrzymałem się na poboczu. Zapaliłem światło i zauważyłem, że krwawię. Koszulka, spodnie, drzwi, szyba, wszystko było we krwi. Przeraziłem się jeszcze bardziej. Wydawało mi się, że oni mnie zaraz dogonią, a na domiar złego mgła stała się jeszcze gęstsza. Jechałem tak szybko, jak tylko mogłem. W pewnym momencie zauważyłem, że gasną mi światła w aucie. Wjechałem przez to do rowu. Wstrząs był duży i mnie ocucił, a światła stały się z powrotem jasne.
Dotarło wtedy do mnie, że sytuacja jest poważna, bo to nie światła gasną, tylko ja tracę przytomność. Zdecydowałem się zadzwonić na pogotowie. Przez telefon powiedziano mi tylko, że przyjedzie karetka ze Sławna. Stanąłem w jednej z miejscowości pod sklepem i wyłączyłem silnik. Otworzyłem drzwi i wypadłem na ziemię. Ogarnął mnie straszny chłód. Mimo, że było już bardzo późno, ze sklepu wyszło dwóch pijanych mężczyzn. Podbiegli i mnie opatrzyli. Pamiętam, że po chwili przyjechała karetka. W szpitalu byłem do poniedziałku. Dowiedziałem się, że najprawdopodobniej zostałem zaatakowany nożem pod żebra z lewej strony. Podobno miałem ogromne szczęście w nieszczęściu. Lekarze podawali mi tabletki i zastrzyki przeciwtężcowe, które wywoływały u mnie stany lękowe i zaburzenia snu. Policjantowi, który mnie przesłuchiwał, powiedziałem tylko, że ktoś mnie napadł. Wciąż byłem przerażony i nie chciałem konfrontacji ze sprawcą. Na kolejnym przesłuchaniu sprawdzano moje połączenia i znaleziono rozmowę z dziewczyną, z którą byłem wtedy umówiony. Powiedziałem, że na pewno było tam dwóch mężczyzn, ale było ciemno i dosłownie nic nie widziałem. Może to i lepiej, bo pewnie do dzisiaj by mi się śnili. Podsłuchałem, jak jeden z policjantów mówił: ona go wystawiła. Usunąłem konto na Facebooku, bo bałem się, że może chcieli mnie okraść. Moje auto było przecież dużo warte. Nie znam szczegółów tego dochodzenia i nie chcę ich poznać. Było to dla mnie traumatyczne przeżycie. Blizna na boku wciąż mi o tym zdarzeniu przypomina. Niech moje strach story wyczuli inne osoby, aby nie umawiać się z nieznajomymi na pustkowiu. Czerwone buty. Historia nadesłana przez Klaudię. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2018 roku. Miejsce akcji? Województwo małopolskie. Uświadomiłam sobie, że od dłuższego czasu widuję jednego mężczyznę. Często na mnie zerkał, czasem nawet coś zagadywał. Na początku myślałem, że po prostu mieszka w okolicy, a mieszkam na dużym osiedlu. Gdy chodziłam do najbliższego sklepu, było prawdopodobieństwo, że będę widziała ciągle te same twarze. Sytuacja się skomplikowała, gdy zaczęłam widzieć tego mężczyznę w zupełnie przypadkowych i oddalonych od mojego osiedla miejscach. Od razu wspomnę, że miejscowość, w której mieszkam, liczy około 100 tysięcy mieszkańców, więc to nie był zwykły przypadek. Pierwszy raz czerwona lampka zapaliła mi się w głowie, kiedy zaczęłam widywać go w swoim miejscu pracy, a pracuję w siłowni. Mieściła się ona na obrzeżach mojej miejscowości. Raczej chodzili na nią tylko okoliczni mieszkańcy. Była dość słabo wyposażona i głównie odbywały się tam zajęcia z trenerami. Do pracy miałam około 10 km. Warto dodać, że na moim osiedlu było kilka innych, lepiej wyposażonych i nowocześniejszych siłowni. Zazwyczaj pracowałam na pierwszą zmianę, ale zdarzało mi się także zamykać siłownię. Któregoś dnia, kiedy robiłam obchód przed zamknięciem, ten mężczyzna wyszedł jakby nigdy nic spod prysznica, owinięty tylko ręcznikiem, i spytał się mnie, czy nie boję się tu sama zostawać i tak późno zamykać. Byłam przerażona, ale nie chciałam dać po sobie tego poznać. Na szybko powiedziałam coś w stylu: przecież cały obiekt jest monitorowany i ma ochronę. Co oczywiście nie było prawdą. Szef szukał oszczędności i zainstalował jedynie atrapy kamer w obiekcie, a ta jedyna działająca była na recepcji, gdzie znajdowała się kasetka z pieniędzmi. Poprosiłam tego mężczyznę, żeby się pospieszył, bo muszę już zamykać. On tylko się na mnie spojrzał i powiedział, że zaraz wychodzi. Przed wyjściem spytał się mnie, czy zamykam od razu i idę z nim, bo jest już ciemno. Odpowiedziałam, że pracownicy mają osobne wyjście. Zamknęłam za nim drzwi i siedziałam chwilę schowana za recepcją, żeby upewnić się, że już sobie poszedł. Byłam tak przerażona, że zamiast iść wyrzucić normalnie worek ze śmieciami za budynek, wrzuciłam je do swojego auta i zabrałam ze sobą do domu. Po drodze zadzwoniłam do swojego narzeczonego, żeby wyszedł po mnie przed blok. Na początku stwierdził, że trochę panikuję, że nasłuchałam się za dużo podcastów i naoglądałam za dużo horrorów. W sumie trochę mu się nie dziwię. Ogólnie to ja jestem wieczną panikarą z dużą wyobraźnią. Potem zaczęłam szukać wyjaśnień dla tej sytuacji, tłumacząc sobie, że przecież nic takiego się nie stało. Po około tygodniu od tamtego spotkania na siłowni zostałam na kilka dni sama w mieszkaniu, bo mój narzeczony pojechał na delegację.
Siedziałam w salonie na kanapie, ale kątem oka zobaczyłam powolny i delikatny ruch klamki przy drzwiach wejściowych. Myślałam, że to narzeczony chciał mi zrobić niespodziankę, bo wrócił wcześniej niż planował. Wstałam po cichu i zakradłam się do wizjera. Na klatce zobaczyłam mężczyznę ubranego całego na czarno, w kapturze i z zakrytą twarzą. Wyglądało, jakby miał naciągnięty komin na szyję. W pierwszej minucie pomyślałam, że to złodziej korzysta z okazji i chciał sprawdzić, czy przypadkiem nie zostawiłam otwartych drzwi. Czytałam kiedyś, że w takiej sytuacji najlepiej udawać, że w domu jest dużo osób. Poszłam do kuchni i zaczęłam mówić jakieś głupoty. Udawać, że kogoś wołam, podgłośniłam telewizor. Po chwili zajrzałam ponownie przez wizjer i już nikogo nie widziałam. Wtedy myślałam, że to złodziej. Nawet opowiedziałam na drugi dzień sąsiadce z dołu, żeby uważała. Wiedziałam, że lubi plotkować, więc pewnie jeszcze tego samego dnia ostrzegła wszystkich sąsiadów. Po kilku dniach zapomniałam o całym zajściu. Wszystko wróciło do normalności i wtedy sytuacja się powtórzyła. Mój narzeczony był ze mną w domu i szybko zareagował. Otworzył drzwi i zaczął gonić podejrzanego mężczyznę. Nie złapał go, ale wezwał policję. Na klatce ani przed blokiem nie mamy monitoringu, więc policja nic z tym nie zrobiła. Narzeczony zapamiętał jeden istotny szczegół. Ten typ miał czerwone buty. Problem tylko w tym, że wiele osób nosi takie buty. Po tym zajściu zaczęłam panikować. Nie dawało mi to spokoju. Nie wychodziłam z domu, nawet do sklepu. W pracy wzięłam kilka dni urlopu. Miałam obsesję na punkcie tego, że ktoś może mi się włamać do mieszkania. Któregoś dnia narzeczony skończył pracę wcześniej. A ja myślałam, że to włamywacz. Prawie uderzyłam go tłuczkiem w głowę. Za każdym razem, kiedy przechodziłam obok drzwi wejściowych, po cichu zaglądałam przez wizjer, a w nocy kładłam szklankę na klamce. Odpoczęłam kilka dni i wróciłam do pracy. Starałam się normalnie funkcjonować. Był już grudzień. Stwierdziłam, że zajmę głowę szukaniem prezentów i ozdabianiem mieszkania na święta. Podjechałam pod supermarket, ale zostałam jeszcze chwilę w aucie i odpisywałam na maila od szefa. Spojrzałam przed siebie, aby pomyśleć, co napisać, i wtedy zobaczyłam mężczyznę, który wcześniej mnie obserwował i dziwnie zachowywał się na siłowni. Zauważyłam, że miał na sobie czerwone buty. On mnie nie widział. Akurat tego dnia pojechałam autem narzeczonego, bo moje rano nie odpaliło. Widziałam, jak rozmawia z kimś przez telefon i wsiada do swojego samochodu. Skojarzyłam, że widywałam to auto u mnie pod blokiem. Chwilę się zastanowiłam. Jedyne, co przyszło mi do głowy, to pomysł, że teraz to ja będę go śledzić. Pojechał na jedno ze strzeżonych osiedli. Widziałam, że ma własnego pilota do wjazdu na parking podziemny w bloku, więc domyśliłam się, że musi tam mieszkać. Osiedle było położone około 3 km od mojego domu, więc w sumie to wcale nie tak blisko. Pomyślałam, że mogłabym zadzwonić na policję albo zrobić mu awanturę, ale z drugiej strony zaczęłam się zastanawiać, że te buty to mógł być przypadek. Zdecydowałam się po prostu zostawić tę sprawę. Po nowym roku wprowadziłam się z narzeczonym do nowego mieszkania, które było w mniejszej miejscowości pod miastem. Jak można się domyślić, po przeprowadzce wszystko ucichło. Zostałam jedynie z myślami, które czasem powracają. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, że wtedy nie zareagowałam. Może to był jakiś psychopata, który już znalazł inną ofiarę. A może czerwone buty to był tylko przypadek? Już chyba nie poznam odpowiedzi na te pytania. Zamiast grzybów. Historia nadesłana przez Gosię. Do zdarzenia doszło w 2012 roku. Miejsce akcji? Województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostrucki. Miałem wtedy 15 lat. Końcówka wakacji. Sezon na grzyby, więc razem z mamą planowaliśmy się wybrać do lasu. Zabrałyśmy ze sobą dwa psy, które nie odstępowały mojej mamy na krok. Po pewnym czasie znalazłyśmy się na miejscu, które było dość rzadko odwiedzane. Wiedzieli o nim tylko miejscowi i to też nie wszyscy. Mój tata opowiadał, że pamięta czasy, kiedy nie było tam jeszcze drzew. Obecnie jest tam bardzo gęsty las świerkowy, a wszystkie drogi gminne lub powiatowe, które kiedyś prowadziły przez tamto miejsce, są już dawno zarośnięte. Weszłyśmy w ten świerkowy las w poszukiwaniu grzybów.
Gałęzie były tak nisko, że praktycznie szłyśmy na kolanach. Moja mama szła z przodu. Nagle się zatrzymała i powiedziała do mnie, że przed nami leży jakaś kukła. Kukła? Dosłownie w środku lasu? To raczej niemożliwe, pomyślałem. Podeszłyśmy więc trochę bliżej i wtedy okazało się, że kukła to ludzkie zwłoki ubrane w zimową kurtkę, spodnie i gumiaki. Zwłoki były w znacznym stanie rozkładu, ale co bardziej makabryczne, przy ciele nie było głowy, a przy dłoniach palców. Moja mama dalej była przekonana, że to wypchane sianem ubranie. Postanowiła sprawdzić, czy nie jest to jakiś głupi żart. Szybko upewniłyśmy się, że to faktycznie szczątki człowieka. Od razu przypomniał mi się pewien chłopak, który w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia chodził po okolicznych wioskach. Pytał, czy ktoś nie widział przypadkiem jego ojca. Skojarzyłam jego poszukiwania z naszym przerażającym znaleziskiem. Podzieliłam się z mamą swoimi przemyśleniami i zdecydowałyśmy się jak najszybciej powiadomić policję. Czekałyśmy na skraju lasu, w którym znalazłyśmy ciało. Ponieważ to miejsce naprawdę pośrodku niczego, policja nie mogła nas zlokalizować. Dopiero kiedy włączyli syreny, mamie udało się ich namierzyć. Wraz z policją na miejsce przybył prokurator. Policjanci zdecydowali, że przesłuchają tylko moją mamę. Podczas gdy mama składała zeznania, ja wskazałam, gdzie znajduje się ciało. Miejsce zostało zabezpieczone. Około 30 metrów dalej policjanci znaleźli głowę. Według nich została tam przeniesiona przez jakieś dzikie zwierzę. Pamiętam, że zapytałam prokuratora, czy mogę zobaczyć czaszkę, bo nigdy wcześniej nie widziałam. Prokurator się zgodził. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Śledztwo wykazało, że znalezione przez nas ciało należało do zaginionego w listopadzie 2011 roku mężczyzny, który mieszkał pod lasem. Kiedy wracał do domu od sąsiadów, zabłądził, przewrócił się i zamarzł. Ten chłopak, który szukał ojca, to właśnie syn zaginionego mężczyzny. Gdy dowiedział się, że to my znalazłyśmy jego ojca, przyszedł do mojej mamy, aby jej podziękować. Gdybyśmy przypadkiem się tam wtedy nie wybrały, prawdopodobnie zwłoki leżałyby tam do tej pory. Było to dla mnie dość traumatyczne przeżycie. Miałam wtedy kilkanaście lat, a mimo to nikt nie zaproponował mi nawet rozmowy z psychologiem. Moim zdaniem taka rozmowa zawsze powinna się odbyć, zwłaszcza w sytuacjach z udziałem młodych osób. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych artykułów na temat tego wydarzenia. W internecie jest jedynie krótki komunikat o zaginięciu tego mężczyzny. Szrama na szyi. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło jesienią w 1991 roku. Miejsce akcji? Kamieniec. Województwo zachodniopomorskie. Chcę się podzielić moim strach story, które usłyszałam od mojej mamy. Ponieważ nawet po wielu latach ciężko jej o tym mówić, nie znam dokładnej daty ani wszystkich szczegółów. Autobus podjechał na ostatni przystanek na trasie i zakończył kurs. Był już późny wieczór, może 22:30. Mieszkańcy wsi przyjechali z miasta. Wysiedli i skierowali się w stronę swoich domów. Wśród nich była moja ciocia, która wracała zmęczona z pracy po 12-godzinnej zmianie. Miała jeszcze do pokonania kilka dobrych kilometrów przez pola i lasy. Z każdym kolejnym krokiem grupa ludzi się zmniejszała. Część sąsiadów przyspieszyła, a wykończona po pracy ciocia szła wolniej i została z tyłu. Po pewnym czasie myślała, że idzie sama. Nie zauważyła, że szedł za nią jeszcze jeden sąsiad. Ciocia była zamyślona. Czuła się bezpiecznie. Wracała tą trasą setki razy. Moja mama była w tym czasie w domu i spała. Do dziś wyraźnie pamięta, jak nagle obudziła się, bo czuła, że nie może złapać oddechu. Bolały ją płuca, gardło. Zaczęła się dusić. Po kilku minutach, zlana potem, wyczuła szramę na szyi. Poczuła na skórze potworne pieczenie i musiała zdjąć koszulę nocną. W jednej sekundzie wszystko się skończyło, jak ręką odjął. Dopadło ją dziwne przeczucie, że z jej siostrą dzieje się coś niedobrego. Mężczyzna zaatakował ją 7 kilometrów od domu. Udusił ją, zgwałcił, a jej ciało zakopał. Morderca poszedł do domu po kanister z benzyną i wrócił na skraj lasu, gdzie zostawił zwłoki cioci. Przykrył je liśćmi, piaskiem i dechami, tak aby nikt nie mógł ich znaleźć. Oblał liście i ciało, a potem je podpalił. Następnego dnia rano, gdy cała rodzina się obudziła i zobaczyli, że cioci nie ma w domu, zawiadomili policję.
Sołtys zebrał mieszkańców wsi i wyruszyli na poszukiwania 23-latki. W akcji brał udział również mój ojciec. Poszukiwania trwały 2 dni. Policja niestety nawet nie kiwnęła palcem. W końcu jeden z mężczyzn przyznał, że tego dnia widział wieczorem jednego z sąsiadów i jego zachowanie wydało mu się podejrzane. Szedł i dziwnie się śmiał. Był z siebie dumny. Zapamiętał to, bo ten sąsiad nigdy nie śmiał się w głos. W sumie nigdy nawet się nie uśmiechał. Sołtys wraz z kilkoma mężczyznami postanowili porozmawiać z tym podejrzanym sąsiadem. Wtedy mój dziadek zadzwonił do komendanta policji. Sołtys, komendant i 2 kobiety poszły przesłuchać podejrzanego. Ten do wszystkiego się przyznał i został aresztowany. Podczas wizji lokalnej zabójca dokładnie opowiedział, jak zamordował moją ciocię. Dziadek wtedy zrozumiał, co działo się tego wieczora z moją mamą. Dlaczego nie mogła złapać tchu? Skąd szrama na szyi i pieczenie całego ciała? Podczas sekcji zwłok okazało się, że ciocia żyła, dopóki jej nie podpalił. Zmarła z powodu dymu w płucach. Pogrzeb odbył się dość szybko. Około 1000 osób przyszło pożegnać moją ciocię. Morderca został skazany na dożywocie. Kilka dni po ogłoszeniu wyroku powiesił się. Kiedy doszło do tego tragicznego wydarzenia, miałam 1 rok i kilka miesięcy. Nie pamiętam cioci, ale dzięki opowieściom mamy i babci czuję, jakbym dobrze ją znała. Rodzinne sekrety. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło na początku lat 90. Miejsce akcji? Województwo wielkopolskie. Urodziłam się w 93 roku i aż do 15 urodzin żyłam w nieświadomości, co działo się w moim domu. Co jakiś czas pytałam, co stało się z moim dziadkiem. Wiedziałam, że zmarł, ale nie wiedziałam jak. Wtedy jeszcze chodziliśmy na jego grób. Pamiętam, jak stałam tam jako mała dziewczynka i gorliwie odmawiałam zdrowaś Mario. Na każde moje kolejne pytanie o dziadka słyszałam inną odpowiedź. Czasem ktoś mówił, że zmarł na raka, kiedy indziej, że miał zawał. W sumie sama już zgłupiałam i odpuściłam, po prostu przestałam pytać. Kiedy skończyłam 15 lat, mama zawołała mnie do pokoju i powiedziała: musimy porozmawiać. Już po jej minie widziałam, że czeka nas poważna rozmowa. Uznała, że niedługo i tak się dowiem, co tak naprawdę wydarzyło się, więc woli powiedzieć mi to pierwsze. Zaczęła od tego, jak mój tata w trakcie kłótni popchnął dziadka. On uderzył głową w róg szafy. Uderzenie było tak niefortunne, że dziadka nie udało się uratować. Nie wiem czemu, ale to wyznanie jakoś specjalnie mną nie wstrząsnęło. Za to zaczęły mi się w głowie układać kolejne elementy układanki. Te dziwne kartki, które znajdowałam kiedyś u babci w szafie. Albo różne powody śmierci dziadka. Ale kolejny raz odpuściłam i nie drążyłam więcej tego tematu. Po upływie jakichś 10 lat temat wrócił, tym razem w rozmowie z moim młodszym bratem. Powiedział mi, między wierszami, że ojciec zabił dziadka nożem. Wtedy bardzo się zdenerwowałam, nie wiedziałam już, co jest prawdą. Zdecydowałam się pojechać do biblioteki, w której są archiwalne zbiory gazet. Postanowiłam na własną rękę rozwiązać zagadkę i raz na zawsze zdemaskować te kłamstwa, które słyszałam przez całe życie. Nikomu nic nie powiedziałam o moim małym śledztwie. W bibliotece znalazłam kilka starych artykułów i w końcu dowiedziałam się, co się wydarzyło w moim domu. Gdy poznałam prawdę, byłam roztrzęsiona. Nie mogłam uwierzyć, że moja rodzina skrywała taki mroczny sekret. Już więcej nie odwiedziłam grobu tego człowieka. Wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Zrozumiałam, o co chodziło mojemu bratu, kiedy śmiał się, że zostałam poczęta na przepustce. Po tamtym odkryciu żyje mi się jakoś inaczej. Ciągle mam żal do rodziny, że wszyscy ukrywali przede mną okoliczności śmierci dziadka. Uważam, że miałam prawo wiedzieć. Jest mi przykro, że musiałam poznać prawdę na własną rękę. Ty także możesz opowiedzieć mi swoją historię. Wejdź na stronę strachstory.pl, wypełnij formularz i opisz mi swoje wspomnienia. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam w czwartek. Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.